Kryminatorium. Charles Sobrasz, zwany Wężem lub Bikini Killerem, do dziś uznawany jest za jednego z najgroźniejszych przestępców w historii Azji. Był mistrzem ucieczek, którego nie mogły zatrzymać żadne więzienne mury. Bezlitośnie i bezwzględnie polował na zachodnich turystów. Policja długo deptała mu po piętach. Poczułem uderzenie adrenaliny. Ten człowiek był poszukiwany nie tylko za liczne fałszerstwa, kradzieże i oszustwa. Przede wszystkim podejrzewaliśmy, że odpowiada za co najmniej 9 zabójstw. Wiedziałem, że mam przed sobą potwora. Pomyślałem, że już mi nie ucieknie. Został ujęty w lipcu 1976 roku. Razem z nim zatrzymano jego wspólników, którzy szybko zdradzili śledczym kulisy swojej przestępczej działalności. Wśród nich była też kochanka poszukiwanego. Cieszę się, że to już koniec. Mam dość ciągłych ucieczek i ukrywania się. Towarzyszyłam mu z przymusu. Zniewolił mnie, zabrał pieniądze i paszport. Nie mogłam uciec. Gdybym to zrobiła, on by mnie znalazł i zabił. Gdy przestępca czekał na swój proces, Australijczyk Richard Neville, współautor książki Na tropie węża, jako jedyny pisarz uzyskał od władz Indii zgodę na przeprowadzenie z nim wywiadu. Nieoczekiwanie Sobrasz okazał się bardzo wylewny i chętnie dzielił się swoimi wspomnieniami. Richard Neville był zaskoczony tym, co usłyszał od najgroźniejszego azjatyckiego przestępcy. Ja nazywam się Marcin Myszka, a to nowy odcinek mojego cotygodniowego podcastu Kryminatorium. Bikini Killer to bez wątpienia jedna z najciekawszych postaci w świecie kryminalnym. Dziś jednak nie opowiem Ci o szczegółach zbrodni, których się dopuścił, ani o śledztwie, które doprowadziło do jego ujęcia. Skupimy się raczej na jego młodości oraz czasach, które doprowadziły do tego, że stał się mordercą. Oto historia Charlesa, zanim media nadały mu oryginalny pseudonim Bikini Killera. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Charles Sobrasz urodził się 6 kwietnia 1944 roku w Wietnamie. Ten kraj był wtedy częścią francuskich Indochin. Był nieślubnym dzieckiem Wietnamki o imieniu Noi i Hindusa. Dorastał czując obojętność ze strony swoich rodziców. Gdy miał 3 lata, jego ojciec nagle zniknął na kilka tygodni. Po powrocie do domu oznajmił jego matce, że właśnie ożenił się z Hinduską i odchodzi. Zrozpaczona Wietnamka, będąca wówczas w ciąży, nie mogła pogodzić się z odejściem swojego partnera. O rozbicie tego związku zaczęła oskarżać swojego syna, który coraz częściej doświadczał z jej strony gniewu i kar cielesnych. Tuż po narodzinach drugiego dziecka Noi wyszła za mąż za francuskiego oficera stacjonującego w Indochinach. Zgodził się on zaakceptować jej dzieci, jednak nigdy nie udało mu się przekonać do siebie małego Charlesa. On nie chce nazywać mnie tatą. Za każdym razem, gdy chcę go przytulić, ucieka ode mnie. I ciągle powtarza, że chce do swojego prawdziwego taty. Już nie wiem, jak mam go do siebie przekonać. Nie wiedziała też tego matka, której synek coraz częściej odgrażał się, że ucieknie z domu. Kiedy jej męża przeniesiono do Marsylii, postanowiła wyjechać wraz z nim. Zabrała ze sobą młodsze dzieci. 4-letni Charles został oddany pod opiekę biologicznemu ojcu. Był on dość zamożnym krawcem, więc matce wydawało się, że nie można było wtedy znaleźć dla chłopca lepszego domu. Szybko okazało się, że była w błędzie. Macocha widziała w nim echa dawnego związku jej męża i nienawidziła chłopca z całego serca. Karała go za najdrobniejsze przewinienie i zmuszała do ciężkiej pracy. Był zaniedbany i wychudzony. Na wietnamskich ulicach nauczył się walki o przetrwanie. Gdy 4 lata później matka i ojczym wrócili po chłopca, zupełnie go nie poznali. W roku 1953 matka zabrała go spod opieki ojca. Razem z nią, jej mężem i czworgiem młodszego rodzeństwa Charles przeniósł się do Francji.
i niemal od pierwszego spaceru ulicami Marsylii nienawidził tego kraju. Stroje, obyczaje i gwar, wszystko wydawało mu się obce. Matka wciąż jednak wierzyła, że z czasem nastawienie dziewięciolatka ulegnie zmianie. Wkrótce się przyzwyczaisz. Bądź dzielny, to nie potrwa długo. Chcemy dla ciebie jak najlepiej. Czas, żebyś nauczył się francuskiego i zaczął się kształcić. Jesteś już dużym chłopcem i musisz wiedzieć, że masz szczęście, mogąc dorastać jako Francuz. W Wietnamie nie ma dla ciebie przyszłości. Wbrew nadziejom matki, Charles nie zaadaptował się w nowym kraju. Nie tylko nigdy nie zapomniał o Wietnamie i ojcu, ale wręcz zbudował sobie idealny obraz dobrobytu połączonego z ojcowską miłością. Dla jego matki najbardziej irytującym objawem niezadowolenia syna stało się jego nocne moczenie. Bez powodzenia zabierała go do kolejnych lekarzy, zapewniających ją, że problem z czasem sam zniknie. Rozczarowana zachodnią medycyną kobieta postanowiła wyleczyć syna po swojemu. Kładąc chłopca spać, zawiązywała mu na członku kawałek sznurka. Wkrótce trafił do szkoły z internatem, gdzie od razu stał się wyrzutkiem i ofiarą rasistowskich żartów. Koledzy drwili z niego i często go bili. Kilka razy próbował uciec i wydostać się z Marsylii, ukrywając się na jednym ze statków handlowych płynących do Wietnamu. Za każdym razem załoga odkrywała jego obecność na pełnym morzu i odstawiała z powrotem do Francji. Koszty tych nielegalnych wypraw oczywiście ponosili rodzice. Jako nastolatek stał się młodocianym przestępcą. Kilka razy okradł drobnych sklepikarzy. Po kolejnej kradzieży w roku 1960 matka wysłała go do Paryża. Tam, wśród członków wietnamskiej społeczności, miał nauczyć się szacunku do uczciwej pracy. 16-latek otrzymał angaż na kuchni, jednak długo tam nie wytrzymał. W Paryżu spotkał swojego biologicznego ojca, załatwiającego w stolicy Francji swoje interesy. Mężczyzna zgodził się zabrać syna ze sobą do Wietnamu. Obiecał też dać mu pracę w jednym ze swoich zakładów krawieckich. Przeprowadzka nie zmieniła jednak charakteru nastolatka. W dalszym ciągu kłamał, oszukiwał i kradł. Po 2 latach jego własny ojciec miał go dość. Jesteś wyrzutkiem i przynosisz wstyd całej mojej rodzinie. Ludzie wytykają mnie palcami na ulicach i śmieją się, że mój własny syn jest złodziejem. Moja cierpliwość właśnie się skończyła. Nie zamierzam dłużej pozwalać ci mieszkać z nami pod jednym dachem. Sobrasz został odesłany do Paryża i niemal od razu został tam aresztowany za włamanie. Na sali sądowej twierdził, że kradzieże, których dokonał, były jego protestem przeciwko francuskiemu systemowi prawnemu. Poza tym tłumaczył, że wrodzona miłość do Wietnamu motywowała jego karierę przestępczą. Taką obronę uznano za absurdalną. 19-letni Charles trafił do więzienia na 3 lata. Wysokie kamienne mury oddzielały więźniów od świata zewnętrznego, a cele były tak małe, że służyły wyłącznie do spania. W ciągu dnia więźniowie byli grupowani w specjalnych kojcach, podzielonych na grupy według ich okrucieństwa, poczytalności oraz narodowości. Więzienie Poissy pod Paryżem wydawało się najgorszym miejscem na ziemi. Mogło się wydawać, że ten 19-letni półwietnamczyk, półhindus szybko stanie się świeżym mięsem dla dużo starszych od niego kryminalistów. Jednak on już wtedy miał ogromny talent do wkupowania się w łaski więziennych strażników, którzy z czasem zaczęli spełniać każdą jego zachciankę. Więźniom zabraniano trzymania przy sobie prywatnych rzeczy, takich jak zdjęcia członków rodziny lub radio. Surowo zakazywano również posiadania w celi książek, ale nie Charlesowi. Ten umiejętnie przedstawiał się strażnikom jako niewinna ofiara francuskiego wymiaru sprawiedliwości. Jego żałosny wygląd tylko pogłębiał ten obraz. Pozwalali mu na słuchanie radia i czytanie prasy. Z czasem zaczęli mu przynosić do celi niemal wszystko, o co ich poprosił.
To przykuło uwagę 40-letniego Feliksa, spadkobiercy bogatej paryskiej rodziny działającej w branży leśnej. Mężczyzna był wolontariuszem w więzieniu. Pojawiał się tam raz w tygodniu i spędzał z więźniami cały dzień. Pomagał im pisać listy, rozwiązywać proste kwestie prawne lub po prostu dotrzymywał osadzonym towarzystwa. Charles natychmiast zbliżył się do Feliksa. Zrobił na wolontariuszu tak wielkie wrażenie, że mężczyźni szybko zostali przyjaciółmi. Strażnicy pozwolili mi przynieść ci kilka książek. Napisz mi, czego potrzebujesz, a ja postaram się to załatwić. Napisałem listy do twojego ojca. Może uda mi się was pogodzić. Sobrasz swój czas starał się poświęcać na doskonalenie samego siebie. Czytał książki prawnicze i psychologiczne. Uczył się kilku języków. Zrozumiał, że z wielką łatwością udaje mu się manipulować ludźmi tak, żeby spełniali każdą jego zachciankę. Postanowił to jeszcze bardziej udoskonalić i to zresztą mu się udało. Po opuszczeniu więzienia 22-letni Charles zamieszkał u Feliksa. Wolontariusz czuł się za niego odpowiedzialny. Kupował mu jedzenie i nowe ubrania. Stworzył mu też wielką szansę odmiany jego nieszczęśliwego życia. Ujrzał w tym młodym przestępcy chęć zmiany oraz pragnienie bycia uczciwym obywatelem. Felix nie był jednak świadomy, że stał się kolejną ofiarą tego manipulanta i widział dokładnie to, co on chciał, aby zobaczył. W rzeczywistości Charles wrócił do przestępczego życia. Oszukiwał, kradł i podrabiał czeki, którymi płacił. Próbował się zmienić, gdy poznał Chantal, młodą dziewczynę z dobrego domu, która zawróciła mu w głowie. Sobrasz podjął nawet uczciwą pracę, o czym wiele lat później Chantal opowiedziała jednemu z jego biografów. Pracował w wietnamskiej restauracji, ale nie była to zbyt opłacalna posada. Nie lubił pracy fizycznej. Twierdził nawet, że taka praca mu uwłacza. Chciał żyć w luksusie i dążył do tego, płacąc czekami bez pokrycia. Żył tak, jak umiał najlepiej. I szybko wrócił do więzienia, tym razem z 2-letnim wyrokiem. Zawiedziony swoim podopiecznym Felix napisał do władz więziennych list, w którym ostrzegał przed Sobrażem. Ten człowiek wykorzystuje w 100% słabości otaczających go osób. Jeśli w ogóle ma jakieś sumienie, to bardzo niewielkie. Jest zdolny do ogromnej uprzejmości, ale jest to tylko wykalkulowane zachowanie. W rzeczywistości jest szalenie impulsywny i agresywny. Po wyjściu z więzienia czekała na niego tylko jego partnerka. Obiecał jej poprawę. Para pobrała się, a niedługo później kobieta zaszła w ciążę. Sobrasz nie wytrzymał długo w swoim postanowieniu. Już wkrótce lista ludzi, których okradł lub oszukał, znacznie się rozrosła. Ostrzegana przez swoją rodzinę kobieta postanowiła jednak trwać wiernie u boku męża. Zmanipulowana przez Charlesa, niebawem została nawet jego wspólniczką. Czując na sobie oddech francuskiej policji, para postanowiła uciec z kraju. Latem 1970 roku wylądowali w Bombaju, gdzie na świat przyszła ich córka. Żeby utrzymać rodzinę, Sobrasz kontynuował swój przestępczy proceder. Kradł samochody, napadał na jubilerów, okradał sklepikarzy i choć zdobywał spore sumy, znacznie więcej pieniędzy tracił w kasynach. Szybko uzależnił się od hazardu i popadł w ogromne długi. Aby je spłacić, musiał zmienić swoje metody. Szybko odkrył, że najłatwiejszym celem byli zachodni turyści, podróżujący tak zwanym szlakiem hipisów. W latach 60. i 70. ubiegłego wieku wielu młodych, zbuntowanych Europejczyków i Amerykanów, sprzeciwiając się kulturze konsumpcyjnej, wyruszało w podróż w nieznane. Ich celem stawała się ucieczka do Azji w poszukiwaniu duchowego spełnienia. Szlak ten wiódł przez Bliski Wschód i Indie, aż do Nepalu. Wiedział, że stanowią oni bardzo łatwy łup. Żyli z dnia na dzień. Nie zadawali zbyt wielu pytań. Eksperymentowali z narkotykami i gotowi byli zaprzyjaźnić się z każdym, kto wyglądał dla nich egzotycznie.
Nie mieli co prawda zbyt wielu pieniędzy, ale posiadali coś, co można było drogo sprzedać miejscowym przemytnikom narkotyków i kamieni szlachetnych. Zachodnie paszporty. Sobrasz nienawidził hipisów. Nosili długie włosy i nie dbali o swój wygląd, czego on nie mógł kompletnie zrozumieć. Celowo pchali się w biedę, z której on tak bardzo starał się wyrwać. Zażywali narkotyki, czego on był największym przeciwnikiem. Nigdy nie zapalił nawet papierosa. I co najgorsze dla niego, beztrosko się bawili, kiedy on rozpaczliwie walczył o przetrwanie. Miałem dość rozpieszczonych Europejczyków i Amerykanów. Z łatwością można było ich zagadać i omamić. Przyjmowali wszystko, jedzenie i picie. Bez trudu można było ich uśpić. Budzili się później w swoim pokoju przekonani, że gdzieś zgubili swój paszport i oszczędności. Natychmiast zapominali o całej sprawie. Nie wszystkie akcje uchodziły mu na sucho i kilka razy wylądował za kratkami. Choć azjatyckie więzienia były znacznie cięższe niż te zachodnie, dużo łatwiej było z nich uciec. Zwłaszcza jeśli miało się do tego talent, tak jak Sobrasz. Skorumpowani strażnicy chętnie wyciągali ręce po łapówki. Nie gardzili też alkoholem, który otrzymywali od żony Charlesa. Butelki nafaszerowane były środkiem nasennym i to skutecznie obezwładniało strażników. To pozwalało więźniowi na swobodne ucieczki. Dzięki temu szybko dorobił się przy domku wąż od sposobu, w jaki wyślizgiwał się z kolejnych więzień. Dzięki ukradzionym czekom podróżnym i paszportom z łatwością mógł przemycać złoto i drogie kamienie. To przynosiło ogromny zysk. Aby tak było, musiał stać się mistrzem kamuflażu. Chociaż natura obdarzyła go wyrazistą, oryginalną fizjonomią, jego twarz świetnie nadawała się do charakteryzacji. Dzięki wietnamskiemu i hinduskiemu pochodzeniu, w miarę potrzeby mógł wyglądać bardziej lub mniej azjatycko. Mógł uchodzić za Filipińczyka, Portorykańczyka, Francuza, Włocha, a nawet Amerykanina. Zawsze miał przy sobie perukę, brodę i wąsy. Dzięki tym prostym sztuczkom skutecznie przechytrał indyjskich urzędników celnych, walczących z handlem czarnorynkowym. Po kolejnej ucieczce z więzienia, para przeniosła się z Indii do Kabulu w Afganistanie. Tam Sobrasz dalej okradał zachodnich hipisów. Wpadł razem z żoną, tym razem za niezapłacenie hotelowego rachunku. Kobieta wyszła za kaucją. On, już wówczas poszukiwany międzynarodowym listem gończym, wylądował w więzieniu. I znowu uciekł, odurzając wcześniej pilnujących go strażników. Zostawił swoją żonę w Afganistanie i uciekł do Iranu. Kobieta miała już dość takiego życia i wróciła do swojej rodziny we Francji. Sobrasz zbytnio się tym nie przejął. Miał przecież ważniejsze sprawy na głowie. Nieustannie podróżował. Zwykle miał przy sobie kilka skradzionych paszportów. My podążaliśmy za nim, ale zawsze wyprzedzał nas o krok i doskonale zacierał po sobie wszelkie ślady. Nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z takimi ludźmi. Sobrasz, zapytany później, jak to robił, że udawało mu się uciec z każdego więzienia, udzielił zaskakującej odpowiedzi. Nie wiem do końca, jak to wytłumaczyć, żebyś zrozumiał. Powiem ci może w ten sposób. Moje pragnienie ucieczki było o wiele większe niż pragnienie strażników, aby zatrzymać mnie we więzieniu. W wieku 31 lat był już znanym przestępcą. Do perfekcji opanował sztukę manipulowania ludźmi. Napotkani turyści szybko zaczynali mu bezgranicznie ufać. Bezwzględnie to wykorzystywał. Odurzał ich i okradał. Nie miał sobie równych, ale nadal zdarzały mu się wpadki. Wiedział też, że ścigająca go policja była bezradna. Nawet jeśli już go łapano, to żadne więzienie nie potrafiło go zatrzymać. Tak było nawet na greckiej wyspie Egina, która często nazywana jest greckim Alcatraz. Po ucieczce z tamtego miejsca przeniósł się do Bangkoku w Tajlandii.
Tam poznał 29-letnią kanadyjską turystkę, Marie Leclerc. Choć wciąż był żonaty, wdał się z nią w romans. Wkrótce kobieta oczarowana swoim kochankiem została jego wspólniczką. Jego sposób bycia i charyzma zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Łatwo dałam się zmanipulować. Nawet nie wiem, kiedy zaczęłam robić wszystko, czego ode mnie zażądał. A on kazał mi nawiązywać znajomości z zagranicznymi turystami, których później okradał. Para zwerbowała do współpracy młodego Hindusa o imieniu Ajay, który został prawą ręką węża. Metoda rekrutacji nowego członka grupy niemal zawsze przebiegała podobnie, a Charles, składający komuś propozycję współpracy, nigdy nie spotkał się z odmową. Przyszłym wspólnikom dodawał do posiłków truciznę. Gdy zaczynali chorować, twierdził, że to czerwonka, po czym udzielał im pomocy. Zamiast leków podawał im jednak narkotyki. Gdy wracali do zdrowia, byli już uzależnieni nie tylko od narkotyków, ale i od niego samego. Razem ze swoim gangiem Sobhraj kontynuował okradanie zachodnich turystów przebywających w pobliżu tajlandzkiej plaży Pattaya. Znajdowała się ona niecałe 150 km na południowy wschód od Bangkoku. Do tej pory jego ataki kończyły się dla ofiar porannym bólem głowy, kacem oraz stwierdzeniem, że ich plecaki zostały ogołocone z gotówki i paszportu. Nikt spotkania z Sobhrajem nie przypłacił własnym życiem. Wkrótce miało się to zmienić. października 1975 roku pewien miejscowy rybak dokonał szokującego odkrycia. W płytkich wodach plaży Pattaya natknął się na zwłoki młodej kobiety, ubrane w kwieciste bikini. Uznał, że to kolejna zagraniczna turystka, która przesadziła z narkotykami i alkoholem. Pomyślał, że to nie pierwsza ofiara szlaku hipisów i pewnie nie ostatnia. Z szacunku do zmarłej postanowił zabrać ją na brzeg. Ciało topielicy pokrywały sine plamy. Falujące w wodzie krótkie brązowe włosy przypominały wodorosty. Rybak wierzył, że dotykanie trupa przynosi nieszczęście. Spod siedzenia wyjął linę, owinął wokół szyi dziewczyny i przywiązał do burty łodzi. Gdy wyciągnął ciało na słoneczną plażę, wokół niego zebrał się tłum gapiów. Była to 18-letnia Teresa Knowlton, Amerykanka, która w Tajlandii szukała duchowego spełnienia oraz wolnej miłości. Wcześniej Teresa często pisała listy do domu, jednak od jakiegoś czasu nie nawiązywała z rodziną żadnego kontaktu. To zaniepokoiło jej wujka, który opowiedział o tym w filmie dokumentalnym dla kanału Crime and Investigation. Kiedy urwał się z nią kontakt, pisaliśmy listy do Departamentu Stanu z prośbą o pomoc w ustaleniu jej miejsca pobytu. Bardzo to przeżywaliśmy. Pewnego dnia odebrałem telefon. Przedstawiciel amerykańskiej ambasady poinformował mnie, że prawdopodobnie znaleźli jej ciało. Wysłali kilka zdjęć. Na ich podstawie mogliśmy ją zidentyfikować. Sekcja zwłok wykazała, że Teresa została zamordowana. Ktoś najpierw odurzył ją narkotykami, a następnie utopił. Do tej pory policja była przekonana, że dziewczyna, będąc pod wpływem środków odurzających, po prostu utonęła. Niespełna 2 miesiące po śmierci Teresy, w pobliżu tej samej plaży, znaleziono kolejną martwą dziewczynę. Tym razem była to obywatelka Francji, która przybyła do Tajlandii w poszukiwaniu swojego chłopaka. Kobieta nie wiedziała, że nie żył on już od miesiąca. Mężczyzna został spalony żywcem, a za jego śmierć odpowiadały te same osoby, które kilka tygodni wcześniej utopiły Teresę. I z rąk których wkrótce zostanie zamordowana również ona sama. Jej ciało, podobnie jak w przypadku Teresy, zostało odnalezione w płytkich wodach tajlandzkiej plaży Pattaya. Zanim się utopiła, ktoś skręcił jej kark. Wokół jej talii zawiązana była sukienka, odsłaniając czerwone bikini. Dziennikarze szybko podchwycili ten szczegół i już wkrótce wszystkie gazety nazwały te dwa zabójstwa morderstwami bikini.
Morderca, nazywany od tego czasu przez media Bikini Killerem, wciąż pozostawał na wolności. Musiało minąć jeszcze kilka lat, zanim świat poznał jego tożsamość. Był nim Charles Sobrasz, który po raz pierwszy przyznał się do zbrodni w swojej rozmowie z autorem książki Na tropie węża, Richardem Nevillem. Z rozbrajającą szczerością wyznał, że poznał Teresę w kurorcie niedaleko plaży. Przedstawił się jako francuski handlarz kamieniami szlachetnymi. Wraz ze swoim hinduskim wspólnikiem zaprosili dziewczynę na kawę, do której dosypali środek nasenny. Gdy zasnęła, wywieźli ją w ustronne miejsce. Zdjęli biżuterię i przebrali w bikini. Chwilę później Teresa znalazła się w wodzie. Ta dziewczyna nie tylko ćpała, ale i przemycała heroinę. Uosabiała wszystko to, czym gardziłem. Nienawidziłem narkomanów. Wszyscy, których zabiłem, zasługiwali na swoją śmierć. Nigdy nie zabijałem dobrych ludzi. Wkrótce z rąk Bikini Killera zaczęły ginąć kolejne osoby, a Sobrasz stawał się coraz bardziej brutalny i bezwzględny. Nie wiadomo, jak długo trwałaby jego przestępcza kariera, gdyby nie pewien holenderski dyplomata. To właśnie pracownik holenderskiej ambasady w Tajlandii zaczął badać przeszłość Charlesa, którego podejrzewał o związek ze zniknięciem pary holenderskich turystów. I to jemu w końcu udało się dowieść, że Sobrasz, wąż i Bikini Killer to ten sam człowiek. Ale to już temat na zupełnie inną opowieść. Może kiedyś wrócimy jeszcze do tej sprawy. Ten materiał powstał przy współpracy z wydawnictwem Znak. W ostatnich dniach na polskim rynku pojawiła się książka Na tropie węża. W podcaście mogliście usłyszeć kilka cytatów pochodzących właśnie z tej pozycji. Odcinek powstał na podstawie książki Na tropie węża autorstwa Julie Clark i Richarda Nevilla. Wykorzystano także prace takich autorów jak Thomas Thompson i Mark Gribben oraz autobiografię wspólniczki i kochanki Bikini Killera Marie Leclerc. Część wypowiedzi bohaterów pochodzi z filmu dokumentalnego kanału Crime and Investigation.